I guess I really don't know what Christmas is all about. Isn't there anyone who knows what Christmas is all about? Dzień dobry, Vlogmas, dzień siódmy. Witajcie, witajcie, witajcie. Mamy 8:30, ja dopiero wstałam. Wczoraj zasnęłam na kanapie po powrocie z Winter Wonderland. Powiem wam, że wymęczyło mnie to strasznie, wyziębiło mnie strasznie. Nie byłam przygotowana na to, że będziemy tam do tak późna, jak byliśmy, bo nasz plan troszkę się zmienił. Więc nie mieliśmy żadnych szalików, ani rękawiczek, ani nic takiego. Natomiast było super, czuję się już dobrze. Ale wczoraj jak wróciłam o tej 12 w nocy, to myślałam, że po prostu zasnę na stojąco. Ale co? Ja zrobię sobie teraz herbatę i... nie zjem śniadania, powiem wam, bo nie jestem głodna. Zjedliśmy wczoraj dość późno w tym Winter Wonderland, bo ostatnią rzecz jedliśmy koło 11 i zapomniałam tego nawet nagrać i to była pizza pretzels, więc jestem nadal najedzona, także zrobię sobie herbatkę, zacznę edytować wczorajszego vloga i co? Mam nadzieję, że wczorajszy vlog wam się spodobał, bo był na pewno moim ulubionym. Chyba jak zgadnijcie, kto właśnie zasnął sobie na kanapie, jest godzina 16. Ja muszę dokończyć edycję vloga. Dała mi tylko muzyka do podłożenia, ale nic mi się nie podoba, a nie chcę ciągle używać tych samych trzech piosenek, ale jest naprawdę mały wybór w royalty free Christmas music. No ale co, kończę edycję i wtedy sobie zjem coś i na 17 jestem umówiona z Agą. Muszę pod szybki prysznic, bo... zrobiło mi się jakoś tak zimno i nieprzyjemnie. Nie wiem, czy to po tej wczorajszej Winter Wonderland. Ja byłam trochę nieprzygotowana na wiatr późniejszy i trochę chyba jestem przeziębiona. Więc poszłam pod taki bardzo gorący prysznic, włączyłam tutaj ogrzewanie, bo u mnie jest ogólnie dość ciepło. Ja bardzo rzadko korzystam z ogrzewania, co jest super ogólnie. No ale otworzymy kalendarze, bo słuchajcie, to dzisiaj jest siódmy, a ja nie otwierałam kalendarza od... 5, czyli 2 dni musimy nadrobić. Mamy wianki kalendarz, mamy białą i 7, i różową. 5 tutaj też była ostatnia, czyli musimy znaleźć 6 i 7. 6 jest tutaj. Powiem wam, że ten kalendarz Stonis to jest najlepszy jakościowo kalendarz, jaki miałam, serio. 42% dark milk. Tej chyba jeszcze nie mieliśmy, co? Milk hazelnut. Milk hazelnut. Lubimy milk hazelnut chocolate. Zauważyłam, jaki mam bałagan w tamtych koszykach z moją pielęgnacją, ale też pod zlewem, więc chyba to dzisiaj ogarniemy. Herbatka i adwentowe czekoladki. Dobra, więc dzisiaj ułożymy sobie te dwie szufladki, a myślę, że jutro zrobię porządek w czym? W tej szufladzie pod umywalką. Pójdę tylko po ściereczki mokre. In the spice. Okej. Przetrę też to. Przetrę koszyk i później będę przecierać wszystko, tak jak będę to wsadzać z powrotem do środka. Jedyny problem właśnie z tym to jest to, że to się kurzy. Bo ja mogę niestety ścierać kurze i po 2 dniach już jest horror. Okay. Tutaj mam takie urządzonko z InFace do kawitacji. A rzadko je używam, więc nie wiem, czy to nie pójdzie do tego drugiego. Tutaj mam Pixie Glow Tonic, kolejny z moim imieniem wygrawerowanym. To tutaj.
Tutaj dam takie większe. Proszę bardzo, tu mam Moisturizing Form, Makeup Remover, Exfoliating Wash. To chyba jest tyle z takich większych. Exfoliating Face Tonic. Tutaj coś z Yves Rocher. Łagodząca woda kwiatowa. Proszę bardzo, pink jelly cleanser. Nawilżający koktajl do twarzy z My Nakomi. No i tutaj mam kilka rzeczy w pudełkach, które z tych pudełek wyciągnę. Serum z potrójną witaminą C. Patrzcie, jakie małe serum, a jakie duże opakowanie. Tutaj mam takie małe pudełeczko z takimi malutkimi, malutkimi rzeczami. Pójdzie do tego podróżnego, to pójdzie do tego podróżnego, to pójdzie do podróżnego. Tutaj mam głównie rzeczy do ust. Te wszystkie tutaj pójdą do tego podróżniczego, bo nie będę z tego korzystać w domu. Mój olejek z tego, z Altery. Night cream. Glow serum. Glow tonic serum. To pójdzie jako drugie. A to pójdzie jako trzecie. Ale to ogarniemy jutro. Powiem wam, że dała mi w kość tam Winter Wonderland. I to jedzenie i wszystko jednak z tym moim żołądkiem bywa kiepsko. Chcę też to wszystko tu. A jeszcze to. To wszystko tu. I to będziemy jutro. To robić.
Dobry wieczór, jest, słuchajcie, dużo później. Ja już wróciłam ze spotkania z Agą, podrzuciłam jej też prezent. Odebrałam mleko i papier toaletowy, bo oni byli w sklepie wcześniej, więc zapytałam się, czy mogą mi te dwie rzeczy kupić, żebym nie musiała specjalnie chodzić do sklepu. Także kochani mi przywieźli. Adę się prezent bardzo spodobał, także się bardzo, bardzo cieszę. A ja zasnęłam na kanapie, znowu wzięłam tabletki swoje i już żołądek trochę mi się uspokaja, więc super. Natomiast jest już 21, ja słuchajcie, jestem padnięta, mimo tego, że dzisiaj praktycznie nie zrobiłam nic i spałam, no to jednak trochę potrzebowałam chyba tego odpoczynku. Dziękuję bardzo za oglądanie i co, my jak zwykle widzimy się już jutro. Pa!